Rozpoczynamy kolejną audycję Wierzenie. Tym razem dialog międzyreligijny. Dzisiaj nietypowo, troszeczkę inaczej, z dwiema fantastycznymi osobistościami, mogłabym wręcz powiedzieć. Witam bardzo serdecznie. Zofia Radzikowska, dobry wieczór. I Michał Balik też, dobry wieczór. Nitya Bandu się wcześniej przedstawiała. Tak właśnie, dziękujemy tutaj za podane imię, w jaki właściwy sposób należy je wypowiadać, bo my jeszcze z Moniką uczymy się Nitya Bandu, prawda? Tak. No i my dzisiaj rozmawiamy na bardzo trudny temat, zresztą tematy w wierzeniu nigdy nie są proste, ale jakże nam bliskie, trochę skrajne poglądy dzisiaj mamy, ale to okaże się w trakcie audycji. No to co? Jak wygląda Bóg? Tutaj mamy nawet zapisane z małej bądź z dużej litery, bo to jest w różnych filozofiach, religiach różne. Jak wygląda Bóg? Takie jest pytanie. Otóż ja muszę powiedzieć, że z punktu widzenia judaizmu Bóg nie wygląda. Ponieważ wielki uczony żydowski z XII wieku, filozof Maimonides, uważał w ogóle, że o Bogu można mówić głównie o tym, czym nie jest. A w ogóle pomysł, że można wierzyć w cielesność Boga, jest podejściem heretyckim. Wobec tego w judaizmie Bóg nie ma postaci, nie ma kształtu i z tego punktu widzenia nie można powiedzieć, jak wygląda. Natomiast wielki uczony i filozof religijny współczesny, ale już nie żyjący, Abraham Joshua Heschel, powiada nam, co następuje, i może ja od niego zacznę. A jednak jest na świecie coś, co Biblia uważa za symbol Boga. Nie jest to świątynia ani drzewo, nie jest to posąg ani gwiazda. Symbolem Boga jest człowiek. Każdy człowiek, Bóg stworzył człowieka na swój obraz celem, na swoje podobieństwo. No więc to jest jakaś odpowiedź. I zresztą też inny wielki filozof współczesny, Lewinas, powiada, że Boga widzimy, kiedy patrzymy w twarz drugiego człowieka. Więc można powiedzieć tak, że jeżeli już musimy pytać, to w tym rozumieniu Bóg wygląda jak człowiek. Patrząc w twarz drugiego człowieka, widzimy Boga. Ładne, nie? No bardzo mi się podoba, nawet z naszego katolickiego punktu widzenia, bo do tego przyznajemy się chyba co audycję, jakie my mamy spojrzenie na świat i jaką religię wyznajemy. A jak to wygląda z punktu widzenia buddyzmu? Wszystkim bardzo ciekawe to, co pani powiedziała, pani też. Polecam tą książeczkę. Polecamy i tytuł? Człowiek szukający Boga. Tak jak ja uprzedzałem w sumie tutaj Agatę prowadzącą, nie za bardzo, na niektóre z pytań dzisiejszego wieczoru nie za bardzo będę mógł tu coś powiedzieć z punktu widzenia buddyzmu. To jest jedno z nich, no bo buddyzm po prostu nie uznaje istnienia Boga, więc też trudno jakoś wchodzić w jakieś tam głębsze pytania. No ja bym zaczął, zamiast od wątpliwości, bym w ogóle zaczął od tego, skąd wiemy, że Bóg istnieje. Ja bym to odwrócił, to pytanie. Że wątpliwości się pojawiają, kiedy nie jesteśmy do końca pewni czegoś, nie? A tutaj dla mnie osobiście i też z punktu widzenia buddyzmu jakby wychodzimy nie z tej strony, co trzeba. Więc może, jeśli można, powiem coś więcej po prostu o tym procesie dochodzenia do prawdy czy do jakichś stwierdzeń w buddyzmie. Moglibyśmy powiedzieć, że mamy dwa rodzaje religii, można powiedzieć. Są religie bazujące na objawieniu, i religie nie szukające, ale odkrywające. I oczywiście judaizm, chrześcijaństwo, islam byłyby przykładami religii bazującymi na objawieniu, nie? To jest jasne. Natomiast buddyzm byłby przykładem religii takiej bazującej na, czy religii odkrywającej. Więc jest pytanie teraz, co buddyzm odkrywa i w jaki sposób? Jak na przykład, dlaczego buddyzm twierdzi, że Boga nie ma? Więc moglibyśmy w ogóle powiedzieć, czy Bóg jest, czy nie ma. Jeśli buddyzm mówi, że Boga nie ma, to jest taka, ja bym to nazwał taką hipotezą roboczą. I później całe życie jakby buddyjskie
to, że Boga nie ma, to, że człowiek może osiągnąć oświecenie, jest jakby odkrywaniem właśnie, czy to się zgadza, czy nie. I w jaki sposób buddyzm to robi, czy też co zaleca, w jaki sposób można to odkryć dla siebie. Przede wszystkim najważniejsze tutaj jest życie takie etyczne i altruistyczne, którym się jakby przygotowujemy do odkrycia tej prawdy w sobie. A następnym etapem byłaby medytacja. I co się dzieje w medytacji? Tak w największym skrócie, jakby powiedzmy, że siadamy i bardzo szybko w medytacji można zauważyć, że to, co nam się wydawało takim jakimś bardzo trwałym, jakimś takim nienaruszalnym, nie wiem, bytem wręcz, jak my sami nawet, gdzie na przykład wyobrażam sobie, że mam duszę, czy też Bóg, nagle zaczynamy zauważać, że to wszystko jest takim, teraz używam własnych słów, nie buddyjskich, ale przepływem energii, czy procesem. To masz duszę, czy nie masz? No wiesz, ja ci nie odpowiem na to pytanie. Myślę, że to każdy z nas według buddyzmu nie ma. Tak jak buddyzm mówi, że nie ma Boga, tak samo powiedział, że nie ma duszy, ale nie w tym sensie, że nie istniejemy. Oczywiście, że istniejemy, tylko że jest to cały czas zmieniający się proces. Jesteśmy energią, która, można powiedzieć, że jesteśmy takimi... jak to powiedzieć? Takimi procesami psychofizycznymi, które cały czas się zmieniają. I teraz ja bym to porównał nawet do czegoś takiego jak takie jezioro, które jest niespokojne. Kiedy nasz umysł jest bardzo niespokojny, nie jesteśmy w stanie nawet zobaczyć tego dna. Kiedy umysł się uspokoi pod wpływem medytacji, jesteśmy w stanie bardzo wyraźnie zobaczyć właśnie, co się dzieje. I do tego bym porównał medytację, że ona jest właśnie procesem takim odkrywania tego, co jest w nas, co jest też na zewnątrz. I to jest to, co buddyzm nazywa mądrością, dochodzeniem do mądrości. Pełny taki, powiedzmy, proces jest zakończony, nazywa się oświeceniem, a taki cząstkowy można by powiedzieć, że jest jakimś tam wglądem, czyli na przykład mogę według mnie, mogę zobaczyć w medytacji, że faktycznie nie ma tu nic, co się nie zmienia, nie ma nic trwałego, takiego nienaruszalnego, ani duszy, ani Boga. I później z tej mądrości, jakby co jest jeszcze bardzo ważne w buddyzmie, że to nie kończy się na tej mądrości, ale pojawia się też współczucie, czyli to, że ja widzę to w sobie, widzę też, że inni ludzie tak mają i w zasadzie jest tutaj wypływa taka głęboka, ogromna empatia z tej mądrości. Pani Zosiu, jakiś kontratak albo niekoniecznie? Nie, chcę wytłumaczyć tylko, że znaczy religijni Żydzi wierzą, że Bóg istnieje i wierzą, że cała historia narodu żydowskiego zaczęła się od tego, że Abraham usłyszał głos, uwierzył, że istnieje jeden, jedyny Bóg wszystkich ludzi, usłyszał jego głos i odpowiedział na niego. I mówi się o tym, że Bóg zawołał, a Abraham odpowiedział, oto jestem. I tak się zaczyna. I wierzą także, że Bóg jakby stworzył świat z Torą w ręce, to znaczy z tą pięcioksięgiem Mojżesza, w którym wyłożył całe prawo, którego Żydzi powinni przestrzegać. Ale jeżeli chodzi o poszukiwanie, to oczywiście ta wiara wcale nas nie zwalnia od poszukiwań. Ja znowu się tutaj powołam na Heschela, który bardzo pięknie, on człowiek głęboko religijny, pisze, że całe życie właściwie się mocował z tym problemem, co ma na myśli, kiedy modli się do Boga. I pisze tak, że nie chodzi o sformułowanie pojęcia czy przyjęcia definicji. My Żydzi nie mamy żadnych pojęć. Wszystko, co mamy, to wiara. Wiara w to, że On ma ochotę nas słuchać. Nie mamy żadnych informacji, ale odczuwamy i wierzymy, że On jest blisko nas. Izrael to nie jest lud, który zdefiniował religię, ale świadkowie Bożej troski o człowieka. No więc tak jakby definicji u nas jakby nie ma jednej. Można oczywiście odnieść się do tego, co Bóg mówi sam o sobie w Torze, bo On się przedstawia. Ale nie wiem, czy to się nie pojawi w jakimś następnym pytaniu, więc nie chciałabym wyprzedzać. Ale kolega wspomniał o etyce. Ja bym chciała się znowu tutaj odwołać do Lewinasa, który właśnie mówi, że odczuwać obecność Boga można poprzez relacje z człowiekiem, i że
poznanie Boga, jakie możemy osiągnąć i jakie zdanie Maimonidesa wyraża się w negacjach, zyskuje znaczenie pozytywne w odniesieniu do moralności. On mówi, Bóg jest, hasło Bóg jest miłosierny, znaczy bądźcie miłosierni jak On. I w ten sposób jakby atrybuty Boga są przedstawione nie w trybie oznajmującym, mówi Heschel, tylko w trybie rozkazującym. Poznać Boga to znaczy wiedzieć, co czynić. Mhm. Czyli to jakby wszystko jest, etyka jest cała zakotwiczona w tym. Podoba mi się to sformułowanie, Bóg jest miłosierny. W naszym pojęciu Monika też jest, prawda? Bóg miłością. Ale to takie jako wtrącenie. Ale jak radzić sobie z wątpliwościami? Jak Żydzi radzą sobie z wątpliwościami? Wątpią w ogóle w istnienie Pana Boga? Ja muszę powiedzieć, że to strasznie trudno powiedzieć tak ogólnie o wszystkich. Oczywiście wielu Żydów nie wierzy, a szczególnie po II wojnie światowej, po Holokauście. Ludzie stracili wiarę, bardzo wielu z nich. Ale wielu wierzy oczywiście, ale ci wierzący bardzo często też mają wątpliwości. Cały w ogóle judaizm jest osadzony na sporze. W uczelniach religijnych i przy każdym studiowaniu wszelkich pism stawia się problemy i dyskutuje się o bardzo różnych stanowiskach. Cały Talmud powstał, cała ta jakby nauka prawa w oparciu o Torę i jej interpretację powstał w sporze. To znaczy różni uczeni przedstawiali różne odpowiedzi na zadane pytania. I to zadawanie odpowiedzi, znaczy stawianie pytań, ono się nie skończyło. Nigdy się nie skończy, bo dla nas to wszystko nie jest jakby coś takiego szacownego i starego, to jak mówię, nie mówimy Stary Testament, bo dla nas ani to nie jest Stary, ani Testament, tylko żywe drzewo życia. Więc zawsze będzie trwało, mam nadzieję, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. To jest oczywiście miejsce dla wątpliwości. Tego życzymy naszym słuchaczom, jeżeli jeszcze nie znaleźli Pana Boga, to życzymy, żeby Go znaleźli. A tym, którzy znaleźli odpowiedź, że nie istnieje, żeby byli zawsze dobrymi ludźmi. W chrześcijaństwie, w zasadzie na tym się chrześcijaństwo opiera, mamy coś takiego jak wcielenie Boga, tak? W judaizmie, zarówno jak i w buddyzmie, to ciężko mówić o czymś takim. Ale mimo to jakaś relacja Boga z człowiekiem jest, prawda, Pani Zosiu? Oczywiście, że jest relacja Boga z człowiekiem, ale tak jak mówiłam, ona jest właśnie na płaszczyźnie etyki. Zresztą wierzący Żydzi odnoszą się do Boga jako do stwórcy wszystkiego i wobec tego jako do jedynego bytu, któremu należy się cześć. I to jest relacja jakby nieustająca. Przy rozumieniu, że Bóg jest niewidzialny i niepoznawalny i czymś zupełnie jakby fundamentalnie innym, to jednocześnie ta relacja istnieje poprzez słowo, ponieważ Bóg nadał Torę mówiąc. I to, co się nazywa dziesięcioro przykazań, to po hebrajsku brzmi aseret dibrot, czyli jakby dziesięć słów albo dziesięć wypowiedzeń. Słowo. Słowo jest tym kontaktem, jest tym łącznikiem między konkretnym człowiekiem indywidualnym, a transcendentalnym bytem, jaki jest Bóg. To jest właśnie ten pomost. To jest łącznik i to jest ta relacja. I teraz przez to, że się poznaje prawo i wykonuje, tym samym człowiek jest w relacji możliwie najbliższej. Bo Bóg mówi wielokrotnie, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Więc jakby bycie człowiekiem jest wyzwaniem nieustannym, a człowiek ma zdolność do świętości. A świętość to nie oznacza coś oderwanego zupełnie od życia, to nie oznacza jakiejś ascezy, przeciwnie. Każdy element życia materialnego powinien być uświęcany, czyli to nie idzie z góry na dół, tylko z dołu do góry.
I te słowa uświadamiają mi i potwierdzają trochę, jak blisko siebie jest judaizm z chrześcijaństwem. Nawet mogłabym powiedzieć, że się wzruszyłam. Ale właśnie, żeby nie było, że nie ma głosu buddyzmu. Co uświęca i czy coś uświęca buddyzm? Wyznawanie religii, wasze życie czy medytacja? Znaczy, nie rozumiem pytania. Czy buddyzm uświęca... Czy twoje życie, uświęcasz coś w swoim życiu? Może tak, w ten sposób. Wiesz co, nie... Nie wiesz. nie za bardzo rozumiem po prostu, co to znaczy. Czy coś w twoim życiu ma jakąś taką, tak, rangę świętości? Ja bardzo, bardzo, bardzo ważne jest dla mnie to, co buddyzm mówi o możliwości osiągnięcia, spełnienia takiego ludzkiego potencjału największego. Myślę, że mógłbym się tu odnieść przy wszystkich różnicach do tego, co pani powiedziała właśnie o świętości i o dążeniu do świętości. Nie w taki sposób, nie do świętoszkowatości, tylko faktycznie do osiągnięcia takiej pełnego rozwoju, jaki jest możliwy dla człowieka. I to jest, powiedzmy, ten ideał w buddyzmie, którym jest tu Budda, jest dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym. Myślę, że dla innych buddystów też jest, więc mógłbym powiedzieć, że to jest coś świętego. Ja mam do ciebie takie pytanie. Nie ma Boga w buddyzmie, ale czy jest coś ponad człowiekiem? Jakiś absolut, jakaś energia, coś takiego, co by było nad? To jest temat, o którym tak trochę trudno jest rozmawiać, bo na poziomie słów, jakby mówiliśmy tu już o słowach, na poziomie słów pewne rzeczy, jakby automatycznie jesteśmy na poziomie dualizmu, a na przykład człowiek, Bóg. Natomiast buddyzm nie jest dualistyczną religią. Natomiast ten jakby niedualizm może być doświadczony jakby tylko przez człowieka bezpośrednio, nie za pomocą słów i tak dalej. No ale tak, najkrócej rzecz biorąc jest. Jakby człowiek nie jest, powiedzmy, tym według buddyzmu nie jest tym ukoronowaniem ewolucji. Jest dalsza droga i można osiągnąć oświecenie. I Budda, wcześniej mówiłyście tutaj o wcieleniu, prawda, Boga. W buddyzmie jest coś, czy też braku jego. W buddyzmie Budda, ten człowiek, którego znamy z historii, jest, można powiedzieć, takim przykładem. No i tutaj właśnie brakuje mi słów, ale jest ucieleśnieniem czegoś właśnie najwyższego we wszechświecie. Właśnie o tę osobę chciałam zapytać. Kto to jest Budda dla buddysty? Właśnie nauczyciel, czy wzór, czy jak można go określić? Na pewno nauczyciel, na pewno wzór, na pewno przykład do naśladowania. Taki według buddystów po prostu człowiek, który osiągnął to, co najważniejsze człowiek może w ludzkim życiu osiągnąć. Ale jeszcze nie wiem, czy nie wybiegam, bo wiem, że tutaj pojawi się pytanie takie o ojca, o przyjaciela, tak? Mogę już tutaj na ten temat coś powiedzieć? Jak najbardziej. Więc Budda, właśnie na pewno zaraz usłyszymy o idei Boga jako ojca i jako stwórcy. Natomiast oczywiście Budda nie jest stwórcą. Jest właśnie, powiedzmy, przykładem do naśladowania, takim najlepszym możliwym według buddystów. Też sam siebie określał jako przyjaciela, duchowego przyjaciela, Kaliana Mitra, ludzi, a także jako starszego brata ludzkości. I tutaj też było takie fajne porównanie, mnie się ono bardzo podoba, że Budda mówi, że tak jak kurczaki się wylęgają z jajek, pierwszy kurczak zwykle pierwszy rozbija tą skorupkę i z zewnątrz podobno tak jest, zaczyna dziobać, żeby pomóc tym kurczakom, które jeszcze są w środku. Więc tutaj oczywiście tym pierwszym kurczakiem, który się wykluł, jest Budda i pomaga, jako właśnie ten starszy brat kurczak ludzkości, pomaga innym. Od zewnątrz puka w tą skorupkę, żebyśmy my mogli się wykluć. No to właśnie, pani Zosiu, jak już jesteśmy przy tym temacie, jak należy traktować Boga? Czy on jest bardziej przyjacielem, bardziej ojcem, może bardziej zwierzchnikiem? No więc właśnie, i tu jest trudność, ponieważ jest jakby nieusuwalna pewna sprzeczność, taka przynajmniej pozorna,
między transcendencją a immanencją. Zaraz te uczone terminy wyjaśnię bliżej, bo z jednej strony mówimy, że Bóg jest bytem absolutnym, ale niewidzialnym, niepoznawalnym, oczywiście nie mającym kształtu ani formy, ani niczego takiego widzialnego, ale z drugiej strony musimy go opisywać w terminologii antropomorfizującej, ponieważ w języku dostępnym dla ludzi, czyli używamy określeń, które go sytuują jakby w świecie ludzkim. I dlatego mówimy przede wszystkim o Stwórcy. Przede wszystkim pierwsze zdanie Tory brzmi Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, czyli jak to się popularnie tłumaczy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli zaczynamy od deklaracji, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Następnie oczywiście używa się też określenie go jako króla, jako ojca, jako pana. Przeważnie jak się zwracamy we wszystkich błogosławieństwo, to mówimy błogosławiony ty jesteś, panie nasz, królu wszechświata. To jest taka formuła bardzo często używana, a więc widzimy go w tych kategoriach. Stwórcy, pana, króla, ale także ojca. Szczególnie jak w Jom Kippur się modlimy o wybaczenie, jak mówimy, Avinu Malkeinu, nasz ojcze, nasz królu. Więc w takich terminach ciepłych, pełnych wiary, że znajdziemy wybaczenie. Czyli jakby to wszystko. A mówimy także, że Bóg stworzył człowieka po to, aby mieć jakby partnera w dalszym naprawianiu świata. Że świat nie jest doskonały, a człowiek właśnie ma być nieustająco partnerem Boga w jego naprawianiu, ulepszaniu, poprawianiu, czynieniu go lepszym. Tak. A tak dla pani osobiście Bóg jest częściej właśnie takim ciepłym ojcem, czy częściej właśnie jakimś takim królem, zwierzchnikiem? Ja, trudno mi to jest powiedzieć. Faktem jest, że jakby ja jak się modlę, to jednak czuję się tak, jakbym się zwracała do osoby, ponieważ bardzo trudno jest się modlić do abstrakcji. Jakkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma takiej osoby. Nie można namalować jakiegoś dobrotliwego starca z brodą, ale w ogóle nijak. Nie wolno Boga malować, ani robić wizerunków żadnych. Ale niemniej staram się, jak mam taką wiarę, że mnie słyszy i że w jakiś sposób mi odpowie. Nie wiem, czy tak, że zaraz to zrozumiem, czy od razu, czy kiedyś, ale mam poczucie relacji. Mam poczucie relacji i pewnej bliskości. Więc nie jest to takie, jakbym wznosiła suplikację do jakiegoś niezwykle surowego władcy, tylko do kogoś, kto stworzył świat z miłością i dalej go tak utrzymuje. Właśnie, czy Bóg wyjeżdża na wakacje, czy robi sobie czasem jakąś taką przerwę od tego bycia przy człowieku? Bóg na wakacje nie wyjeżdża, ale nieraz zasłania twarz przed swoim stworzeniem. Na czym to zasłonięcie polega? Po hebrajsku jest takie wyrażenie hester panim, czyli ukrycie oblicza. Polega to na tym, że Bóg już nie może patrzeć na swoje stworzenie. I wtedy zakrywa twarz i się ukrywa. Jest wiele takich modlitw, w których prosimy Go, żeby się nie ukrywał przed nami i ukazał nam swoje oblicze ponownie. Jest taka pieśń u nas, oazowa jeszcze w dodatku. Naszym słuchaczom już pewnie coś to mówi. Słowo oaza. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Kojarzysz? No więc to jest tak bardzo bliskie. To tak... Że o to się bardzo często modliwe, żeby Pan właśnie się nie ukrywał przed nami, tylko oczywiście Bóg nam nie okaże swojej twarzy, rozumiecie? To jest znowu metafora. A kiedy Mojżesz prosił, o którym się mówi, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, no ale to nie było w twarzą twarz. On słyszał głos i prosił Boga, żeby mu w końcu ukazał. A Bóg powiedział, nie możesz, bo nikt nie może zobaczyć Boga i zostać przy życiu. Więc kazał mu stanąć w rozpadlinie skalnej i powiedział, że jak będę przechodził mimo i zobaczysz
to jakby to, co jest za mną. To znaczy nie tył, tylko jakby tył, ale w sensie, że Bóg może zobaczyć tylko ślad przejścia Boga, a nie Jego samego. Więc my prosimy, żeby nam ukazał swoje oblicze, ale rozumiemy, że zobaczymy wtedy jakby objaw Jego łaski. Nie możemy Go zobaczyć naprawdę, fizycznie, twarzą w twarz. Ale oczywiście jak się ukrywa, to się dzieje bardzo źle na świecie i to wtedy jakby można poznać. Nie sposób nie zapytać, ale właśnie coś, jakaś myśl i musi wybrzmieć. Bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło, w ogóle bardzo wciągająco pani opowiada, pani Zofiu, o tym. Zaciekawiło mnie jedno, że nie można Boga zobaczyć, ale można usłyszeć. I dlaczego jest taka różnica, że ktoś, kto go zobaczy, jak to pani powiedziała? Nie może człowiek zobaczyć Boga i zostać przy życiu. I zostać przy życiu, natomiast może usłyszeć. Dlaczego? Tak. Dlaczego? No właśnie. Ja nie wiem, tak już jest. Aha. Tak zostało napisane. Tak całą Torę na Synaju Bóg przekazał głosem, a potem dał ją na piśmie wyrytą w kamieniu Mojżeszowi, ale nikt go nie widział twarzą w twarz. Nie sposób nie zapytać o Zbawiciela, o tego, na którego wy czekacie. Jak to wygląda? My nie czekamy na Zbawiciela. My czekamy na Mesjasza. Tak? Mesjasz nie jest Zbawicielem. Mesjasz jest kimś, kto został namaszczony i posłany. Mesjasz znaczy namaszczony i posłany. Ktoś, kto ma odmienić świat, ale nie nazywamy go Zbawicielem. I to w każdym razie nie ma on żadnego, nie ma mieć żadnego on pierwiastku boskiego. Bóg jest jeden, jedyny i niepodzielny. I nie, mówi się oczywiście czasami osobno o boskiej obecności, Szechina, boska obecność, ale to tylko znaczy, że jakby Bóg swój ślad w pewnym miejscu może silniej zamanifestować, prawda? Tak jak w tym krzaku, który płonął, a się nie spalił, a który Mojżesza wzywał, to możemy tylko mówić, że jakoś w jakimś miejscu widzimy jakby jakąś manifestację fizyczną tej obecności. Ale Bóg jest jeden i niepodzielny i tutaj się to nie... I On nie może jakby swojej cząstki boskości z nikim posłać. On po prostu może posłać posłańca, któremu zleci jakąś misję, ale nie... Ten ktoś nie stanie się Bogiem przez to. Mam tu takie pytanie, czy Bóg może być biedny według naszej chrześcijańskiej wiary? Urodził się w stajence, a więc był biedny materialnie, ale nie duchowo. Czy Bóg może być biedny? W judaizmie Bóg się nie rodzi ani nie umiera. Jednym z jego określeń jest Ein Sof, czyli bez końca. Nic nie wiemy o jego początku. Mówimy, że Bóg był, jest i będzie, co odzwierciedla się takim zapisem Yud-Hei Vav-Hei, którego jest to niewymawialne imię Boga, tylko to się pisze, a to właśnie określa, że był, jest i będzie, a kiedy go Mojżesz zapytał o imię, powiedział Eje te Eje, czyli będę tym, który będę, to jest wszystko. I nie możemy nic mówić ani o jego urodzeniu, ani o jego bytowaniu gdzieś, w jakiejś rodzinie. To w ogóle są, jakby w judaizmie to są terminy nieprzystawające do naszych założeń. Czyli Bóg nie jest biedny. Myślę, że to pytanie może jest też trochę źle sformułowane. Chodzi bardziej o tą, może nawet łączy się z tym pytaniem o relację Boga z człowiekiem i o Jezusa Chrystusa w chrześcijaństwie uznawanego jako Syna Bożego. Więc zostawmy to. Nie mamy tego głosu dzisiaj wybijącego się, który mógłby się też bronić tutaj. Ale jeszcze mogę coś powiedzieć o stosunku do biednych, bo to jest tak bardzo ważne w judaizmie i to jest powiedziane kilkakrotnie w Torze. Nie wolno uciskać biednego, wdowy i sieroty. To jest jedno z fundamentalnych takich przykazań, więc w naszej etyce troska o biednych jest niezwykle istotną rzeczą i w każdej społeczności żydowskiej tradycyjnej zawsze się o biednych troszczono. I jakby świadczenie na rzecz biednych było jednym z niezwykle ważnych obowiązków społecznych i religijnych. No to ostatnie z naszych pytań. Czy Bóg może mieć niedoskonałości? Bóg nie może.
ponieważ sam sobie jest bytem doskonałym. Natomiast, jak już mówiłam, jego świat jest niedoskonały. Jak sądzimy, celowo, po to, żeby człowiek go mógł poprawiać. Czy Budda był człowiekiem doskonałym? Czy on jakby dopiero do tego, rozumiem, doszedł, tak? Tak, można tak powiedzieć, że Budda reprezentuje doskonałość człowieka pojętą jako doskonałość moralną czy doskonałość umysłu. Natomiast Budda nie twierdził, że jest wszechwiedzący, na przykład, że wie wszystko o wszystkim, tylko twierdził, że zna, że jego mądrość dotyczy właśnie ścieżki do oświecenia, że jest w stanie przekazać innym ludziom, jak też osiągnąć oświecenie. Natomiast nie twierdził, że ta jego wiedza jest rozciąga się na wszystko, co możemy wiedzieć, czy nie możemy wiedzieć. I też inna ciekawa rzecz, że Budda w późniejszym okresie swojego życia, szczególnie około 80 miał, jak umarł, po prostu cierpiał, tak fizycznie cierpiał. Czyli na przykład jedną taką historię pamiętam, że poprosił kogoś, żeby przejął jakieś obowiązki za niego, ponieważ chciał się położyć, bo kręgosłup go bolał, plecy go bolały, takie schorzenie, o którym coś wiemy w dzisiejszych czasach. Więc widać, że nie jakby to wyobrażenie doskonałości nie było, nie było jakby fizyczne. Nie? Czy to nie jest tak, że Nirwana jakoś uwalnia od cierpienia? Tak, ale tutaj bardzo słusznie zauważyłaś, ale tutaj jeszcze tu mówimy o okresie Buddy po osiągnięciu Nirwany, ale przed śmiercią. I to jest w buddyzmie ten okres właśnie po osiągnięciu Nirwany, kiedy jeszcze cały czas pozostaje ciało, jest tym okresem, kiedy można jeszcze doznawać cierpienia fizycznego. Ono się nie przekłada na cierpienie umysłowe, czyli on nie był z bólu, ani nie prosił, żeby mu ktoś ulżył, jednakowoż po prostu doznawał takich rzeczy jak każdy człowiek. Czy jak już osiągnie ktoś tą nirwanę, to może jeszcze przed śmiercią jakby ją utracić? Nie. Pani Zosiu, coś chciałam. Ja chciałam wam jeszcze coś powiedzieć, bo powiedziałam, że Bóg nie ma niedoskonałości, ale Bóg może zmieniać zdanie, albo pozornie zmieniać zdanie i z Bogiem można się spierać i dyskutować. Pozornie zmienia zdanie. Ale powiem pozornie, dlaczego? Powiem wam, wszyscy może znacie historię Sodomy. Kiedy Bóg postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę z powodu ich straszliwych nieprawości, ale powiedział o tym Abrahamowi, że ma taki zamiar. I Abraham powiedział, jak to, panie, to, a gdyby się tam znalazło 50 sprawiedliwych, to co? Zniszczysz sprawiedliwych razem ze niesprawiedliwymi? Ty, który jesteś sprawiedliwością, to jak to? Co świat powie na to? A Bóg powiedział, dobrze, jeżeli znajdziesz 50 sprawiedliwych, to nie zniszczę Sodomy dla tych 50. No i tak nie znalazł 50, no to Abraham mówił, a gdyby 40, a gdyby 30? I tak doszło do 10. Jak wiadomo, nie znalazło się 10 sprawiedliwych w Sodomie i Bóg wiedział z góry, że się nie znajdzie, ale pozwolił Abrahamowi się spierać o to. Pozwolił, ja mówię dlatego, że pozornie zmienia zdanie, ponieważ Bóg wiedział, co się zdarzy, ale jakby pozwolił Abrahamowi o to zabiegać. Więc i są takie sytuacje w Torze, gdzie Bóg rzeczywiście zmienia zdanie, ale tam my nie wiemy, czy nie miał takiego zamiaru od początku, bo my wiemy to, co jest jakby pokazane, objawione i on się pozwala spierać. Mojżesz się też nieraz z nim spierał o to. A on potem powiedział, dobrze, no to zrobię tak, jak ty prosisz, ale my nie wiemy, czy nie miał od początku takiego zamiaru, ale pozwolił człowiekowi, żeby wykazał inicjatywę, żeby wykazał odwagę, żeby człowiek mógł stanąć i walczyć o swoje. To, wiecie, to jest takie podejście, że człowiek ma taką szansę, bo wybranie nie jest jakimś przywilejem, tylko zobowiązaniem, więc człowiek powinien stać i walczyć. Dlatego mówię, że pozornie Bóg zmienia zdanie, ale daje człowiekowi ogromne pole dla jego wolności, bo człowiek jest wolnym stworzeniem. Pani Zosiu, pani dzisiaj u nas pierwszy raz, więc może by pani powiedziała parę słów o tym, jak wygląda może pani jakaś taka działalność w Krakowie, tutaj w ramach właśnie religii judaistycznej. No więc jestem członkiem JCC, czyli Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Jestem członkiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, czyli tych, którzy przeżyli Holokaust jako dzieci pod okupacją niemiecką. A głównie właśnie działam w JCC.
Jestem tam codziennie, głównie w klubie seniora, ale moja działalność jakby nie ogranicza się do seniorów. Biorę udział oczywiście we wszystkich takich religijnych czynnościach, w kolacjach szabatowych, w modlitwach. Mówię podczas kolacji Dwar Tore, to znaczy opowiadam o rozdziale Tory, która przypada na dany tydzień, bo co sobotę się odczytuje kolejny rozdział Tory. I tak w cyklu całorocznym, jak się skończy, to zaczynamy od początku. I oczywiście także uczestniczę w świętach, śpiewam w chórze JCC, chodzę na lekcje hebrajskiego. We wszystkim... Dobrym skutkiem. A czy ja wiem, no tak o tyle, o ile. No to jest, to czytam po prostu i studiuję, bo to się nie da przeczytać raz, to studiowanie to jest zajęcie na całe życie. I biorę udział we wszystkim, co się tam dzieje. Ostatnio mieliśmy taki dzień micwy, to jest taki dzień jakby dobrego uczynku. W tej chwili to już jest akcja międzynarodowa, znaczy to już dawno była, ale myśmy się włączyli jako JCC. Obchodziliśmy co roku ten dzień micwy, ale teraz staliśmy się jakby taką częścią akcji międzynarodowej. I dla klubu seniora wymyślono, że będziemy na drutach robić szaliki dla pewnego domu dziecka. I takeśmy się do tego zapalili. Ja sobie przypomniałam, że umiałam kiedyś, 50 lat nie miałam w ręku włóczki ani drutów, ale jak sobie to przypomniałam, to bardzo mi się spodobało. Ale i ja tak byłam świadkiem, jak pięknie i sprawnie szedł pani ten szalik. A bardzo powoli w gruncie rzeczy. Ale tak, no to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Znaczy, i takie wezwanie do robienia czegoś dobrego dla innych.